i jedyny Zbawiciel. Nauczanie domowe. 9 kwietnia. Dzieje apostolskie, rozdział 4, wersety od 1 do 12. Gdy Piotr i Jan przemawiali do ludu po uzdrowieniu chromego, podeszli do nich kapłani i dowódcy straży świątynnej oraz saduceusze, oburzeni, że nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Zatrzymali ich i oddali pod straż aż do następnego dnia, bo już był wieczór. A wielu z tych, którzy słyszeli naukę, uwierzyło. Liczba mężczyzn dosięgała około 5000. Następnego dnia zebrali się ich przełożeni i starsi i uczeni w Jerozolimie. Arcykapłan Annasz, Kajfasz, Jan, Aleksander i ilu ich było z rodu arcykapłańskiego. Postawili ich w środku i pytali, czyją mocą albo w czyim imieniu uczyniliście to? Wtedy Piotr, napełniony Duchem Świętym, powiedział do nich, przełożeni ludu i starsi, jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że przez niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Znaki Boże wzbudzają nie tylko zachwyt, ale jak widzimy w dzisiejszym czytaniu, również pytania i oburzenie. Co było tym przedmiotem głównej uwagi, czy też głównych zarzutów? Głoszenie zmartwychwstania w Jezusie. Patrząc na to sformułowanie, jak to jest bardzo już dojrzała nauka. Już to nie jest opowiadanie, że Chrystus umarł i zmartwychwstał. To jest świadomość tego, że my zanurzeni w tajemnicy Paschy Chrystusa będziemy wskrzeszeni do życia. To jest oczywiście konsekwencja tego wszystkiego, co Jezus nauczał, ale apostołowie potrafili już to w bardzo precyzyjny, krótki, konkretny sposób przekazywać, nazwać, określić, no i w ten sposób również wzbudzać właśnie te pytania i różnego rodzaju niepewności. To jest wiara, która wyrasta ze słowa mistrza, która została przyjęta, która została przeżyta, która została sformułowana. I dlatego w czasie tego oficjalnego przesłuchania Piotr precyzuje, jak podkreśla autor dziejów, pod wpływem, pod natchnieniem Ducha Świętego. Oficjalne przesłuchanie i oficjalna odpowiedź, oficjalna wypowiedź głowy Kościoła. Dwa akcenty w tej wypowiedzi Piotra widzimy. Po pierwsze, dobrodziejstwo. Zatem, jeżeli chory człowiek odzyskuje zdrowie, to jest dobrodziejstwo. Zatem choroba zawsze jest czymś, co sprzeciwia się Bożemu działaniu. Choroba to jest coś, z czego Bóg wydobywa nas. Oczywiście stan choroby może być wykorzystywany do dobrych celów, może być cierpienie ofiarowane w jakiejś intencji, ale sama w sobie choroba nie jest niczym dobrym. I to jest nauka Kościoła. Bóg chce, abyśmy byli zdrowi. Z różnego powodu nie odzyskujemy zdrowia, ale nauczanie Piotra, które nie tłumaczy tych zawiłości, jest proste. Uzdrowienie z dobrodziejstwem. Zatem to pozytywne spojrzenie. To nie wracanie do różnego rodzaju wątpliwości, ale pewność i jasność. W imię Jezusa dokonuje się dobrodziejstwo. I to jest właśnie ta druga część, wiadomość dla wszystkich. W imię Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego ten człowiek stanął zdrowy. Nie nasza moc, nie nasza siła, nie nasza zasługa, nawet nie do końca nasza wiedza, ale moc imienia Jezusa zmartwychwstałego. To jest to przesłanie. Dobrodziejstwo i źródło dobrodziejstwa. I tak powinniśmy też na nowo odkrywać
te przemówienia, te słowa i te działania Kościoła, zarówno tego w starożytności, jak i dzisiaj. Imię Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego niesie ze sobą dobrodziejstwo. I Piotr konkretyzuje. Jezus Chrystus jest, po pierwsze, kamieniem węgielnym, czyli na nim należy budować. Dalej, On jest jedynym Zbawicielem. Nie można mieć żadnego innego. Nikt inny nie może pretendować do bycia Zbawicielem. Dlaczego? Dlatego, że to jest jeden Zbawiciel. To nie jest tak, że ja siebie zbawiam, to nie jest, że jakaś filozofia mnie zbawia, to nie jest jakaś pobożność, która mnie zbawia, to nie są jakieś dobre uczynki, które mnie zbawiają. Jezus jest Zbawicielem, a po przyjęciu zbawienia tak mogę być i pobożny, i gorliwy, i mieć multum dobrych uczynków. Ale Zbawiciel, ten, który pozwala mi żyć, pozwala mi być pobożnym, uczynnym, to jest jeden i jedyny. Jezus ukrzyżowany i zmartwychwstały. I trzeci punkt. Nie dano ludziom żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. To imię Jezus nas gromadzi. To imię Jezus jest wyznacznikiem właśnie tej wspólnoty, która przyjmuje zbawienie. Centralna prawda w ludzkim życiu, zbawienie w Jezusie, jest równocześnie centralnym punktem głoszonej Ewangelii. I to jest nasze skupienie się na istocie, bo ja chcę żyć, żyć nowym życiem i tylko od tego Zbawiciela mogę mieć to życie. I ja chcę głosić, dzielić się z innymi właśnie tym nowym życiem i tym odkryciem. W Zbawicielu, w Jezusie możesz to mieć. Nie szukaj gdzie indziej. Będziesz błądził, będziesz się potykał. Jeżeli przyjdziesz do Jezusa, od Niego to zaczerpniesz. Zatem, jeżeli chcesz żyć dobrodziejstwami, uczyń z Jezusa centrum wiary i centrum życia. Bo to imię jest do modlitwy, bo ta droga zbawienia jest rozwiązaniem wszelkich problemów i ten kamień jest fundamentem, na którym masz budować swoje życie i możesz to zrobić. To jest dobra nowina o Jezusie, jedynym Zbawicielu.